programie także nowa mapa rozmieszczenia karetek z solą w Okunysy. My na ten system ratownictwa medycznego, który mamy w swoim powiecie, pracowaliśmy wiele lat. Szykuje się ostry pojedynek o ambulans. Dzień dobry Państwu, dziś czwartek, 13 stycznia. Adam Barański, witam w Kurierze Opolskim. To nieodpowiedzialny ruch, na który nie pozwolę, mówi dyrektor Nyskiego Szpitala i krytykuje plany zmian w systemie ratownictwa medycznego w województwie opolskim. Jak informowaliśmy wczoraj, według nowych planów z jednej z nyskich karetek zniknie lekarz, a do pacjentów w gminie Skoroszyce jeździć będzie karetka z Grodkowa, która lekarza zyska. Mamy pod swoją opieką rozległy teren górzysty, dysponujemy profesjonalnym oddziałem ratunkowym. Trzy specjalistyczne zespoły to niezbędne minimum, twierdzi dyrektor szpitala. Ja sobie mogę w ogóle nie startować w konkursie od 1 lipca 2011, może firma Falk to przejąć, czy inny podmiot. I też tak może być, że może dojść do śmieszności w tym województwie kolejny raz, że będziemy mieli lądowisko wyniesione bez karetek. Nie może być tak, że jedni mają dużo, inni znacznie mniej, uważa wojewoda. Jego służby proponują przeniesienie karetki z lekarzem do Grodkowa, by powiat brzeski mógł łatwiej zabezpieczać m.in. autostradę. Zespół S z brzegu jest najbardziej obciążonym zespołem S w województwie opolskim. I to nieporównywalnie bardziej obciążonym niż niektóre S-ki stacjonujące w innych miastach powiatowych. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, w mieście Nysa stacjonują trzy zespoły S. Nie ma żadnego zespołu podstawowego. Te są w mniejszych miastach okalających Nysę. Dzięki temu systemowi udaje nam się skutecznie nieść pomoc, mówią ratownicy. My na ten system ratownictwa medycznego, który mamy w swoim powiecie, pracowaliśmy wiele lat. Byśmy ciągnęli to przez wiele lat, robiliśmy pewne zmiany. W końcu jesteśmy w takim systemie, gdzie mamy trzy karetki podstawowe, pięknie rozłożone. Do wojewody trafiło pismo. Ratownicy informują, że jeśli plan wojewody wejdzie w życie, będą zmuszeni zdecydowanie zaprotestować. Jednak mamy nadzieję, że zostanie podjęty merytoryczny dialog, piszą. Nie widzę powodów do takich rozmów. Zmiana, którą proponuję w NYS, jest absolutnie kosmetyczna. Żadna karetka nie ubywa, zmienia się tylko standard. Dla dyrektora szpitala to jednak nie kosmetyka. Trzy zespoły z lekarzem będą potrzebne jeszcze bardziej, gdy ruszy lądowisko, a ruszyć ma w kwietniu. Bo upór pana wojewody spowoduje, że ja go na to otwarcie po prostu do Nysy nie zaproszę i nie wpuszczę. Zadam pytanie już zupełnie serio. Czy pan Krajczy budował za swoje? Do otwarcia lądowiska jeszcze kilka miesięcy, a na konsultacje w sprawie planu rozmieszczenia karetek 2 tygodnie. Dyrektor szpitala w Nysie proponuje, że zamiast oddawać lekarza do Grodkowa, obsłuży Grodków karetką z Nysy. To nie jest jednak zgodne z wytycznymi ministerstwa, które mówią o tym, że karetki z lekarzami nie powinny stacjonować w jednym miejscu. Należy je rozmieszczać w terenie.